zeszycia chmur. Ja się nazywam Cezowarski oczywiście. Z offloadem jestem, znaczy z offloadem mam styczność już od wersji bodajże od pierwszej, trzeciej. Używam ją osobiście, jak również dwóch, trzech klientów. Także opowiem troszeczkę, jak wygląda offload, jakie ma możliwości, w jakim mniej więcej kierunku też idzie. Takie pytanie, czy ktoś używa offloada, a inne rozwiązania chmurowe zamknięte, czyli DropOps i itp. O, jest też sporo jeszcze ludzi. No, ja wam przedstawię fajne narzędzie do budowy tak zwanej chmurki, tak? Bo jest to... Bo OnCloud tak naprawdę jest aplikacją webową, którą można sobie zainstalować na zwykłym serwerze, gdzie mamy serwer www z bazą danych. Praktycznie można to zainstalować na własnym serwerze, VPS-ie, na hostingu. Oczywiście na home pewnie polecam, bo tam nie działa synchronizacja plików. Raz. Także korzysta z przeróżnych serwerów www. Wymaganym jest PHP 5.3 tam z groszem, ale ja osobiście już polecam 5.4 przynajmniej, ze względu, że niektóre funkcje działają już na nowszym, korzystają z bibliotek PHP nowszego. Także przede wszystkim, jak coś nie działa, to trzeba popatrzeć, czy to nie PHP jest za stary. A niestety nasi dostawcy hostingów dają nam takie nowości, że no, są problemy, tak? Przepraszam, że tak będę krząkał, ale się wczoraj troszeczkę przeziębiłem. Także, no, co on teraz posiada? Posiada między innymi, czyli to są najważniejsze pliki, tak? Posiada obsługę dokumentów tekstowych na jakimś tam podstawowym poziomie, wideo, muzyki, zdjęć, także kontaktów, kalendarza. Także mamy dostęp do tych danych tam, gdzie mamy dostęp do internetu. No, bardzo podobny jest do tych usług komercyjnych. Opowiem teraz o Cloud Click, tak? Czyli główne narzędzie OnClouda, w którym możemy przechowywać pliki. Te pliki możemy udostępniać publicznie albo wewnętrznie grupowo, bo w OnCloudzie możemy tworzyć użytkowników, grupy, administratorów grup, także to jest dość w tej chwili ładnie rozbudowane. Mamy szyfrowanie, już na AES-ie jest zrobione. Wcześniej było takie dość proste szyfrowanie, że jak ktoś zaszyfrował, to nie mógł udostępnić plików publicznych. Tak działało. Na szczęście już jest zaimplementowane nowe funkcja szyfrowania. Wersjonowanie. Na razie jest proste wersjonowanie, które zapisuje 10 ostatnich zapisanych, zmienionych plików i możemy w każdej chwili sobie kliknąć, wrócić do pliku wcześniejszego. W tej chwili jest wersja piąta OnClouda. W szóstej ma być ponoć już wersjonowanie nowsze. No, także też cały czas OnCloud się ładnie rozwija. Jeśli czegoś dzisiaj nie mamy, to może za tydzień, za miesiąc, za dwa będzie już. Zawsze można zgłosić jakieś zapotrzebowanie, albo samą napiszę, to już mi powiem. No i to, co też jest najważniejsze, synchronizacja pomiędzy naszą chmurą a naszymi urządzeniami. Tak? Czyli mamy, tam później powiem, że są klienty do synchronizacji, także to jest też podstawowa sprawa. Otwieranie dokumentów PDF, ODT, TXT, impresa do tych prezentacji. Oczywiście można to poszerzyć, jest już dużo takich dodatkowych
dodatkowych pluginów, które się w Cloudzie nazywają aplikacje. Można po prostu doinstalować i mieć dodatkową funkcjonalność. Nowością w tej wersji ostatniej, piątej, jest publiczny upload plików, tak? Czyli dajemy link użytkownikowi i prosimy o wczytanie. On sobie wklepuje ten link i wczytuje pliki, tak? Czyli bardzo fajne rozwiązanie, nie musimy wystawiać FTP-a dla użytkownika. I możemy tam ustawić też czas, jaki ma być dostępny, czy nawet bodajże hasło tak samo, tak? Czyli ustawiamy na hasło, osoba wchodzi, wpisuje hasło, może wczytać nam plik. Koszt, który też jest od tej najnowszej wersji, ostatniej, stabilnej. Także jak usuniemy pliki, trafia to do kosza, dopiero z kosza możemy to usunąć, czego wcześniej nie było i jak się komuś zdarzyło usunąć, to już nie ma problem. Antywirus, tak, czyli z Prime AV korzysta, możemy mieć tam przy wczytywaniu, nam skanuje, jeśli to włączymy, jeśli mamy taką potrzebę. No i to, co jest jedną z najfajniejszych funkcją w plikach, czyli możliwość montowania usług komercyjnych, tak, czyli Google Drive, Dropboxa, SkyDrive, Amazona, no i oczywiście te serwerowe rozwiązania do dostępu do pliku, czyli Sambe, NFS-a i FTP-a. Jeszcze chyba bodajże coś tam dochodziło, czy jest jeszcze coś tam montuje. Wygląda to mniej więcej na takiej zasadzie, że w konfiguracji możemy my jako administrator włączyć użytkownikom coś takiego, albo sami zamontować jakiś zasób, na przykład bardzo jest przydatne na przykład właśnie te dwie, tak? Czyli mamy jakiś serwer, udostępniamy jeszcze same i możemy zamontować tak, że wszyscy będą mieć od razu jakiś katalog, tak? Bo my wybieramy, jak się na katalog ma nazywać i jaki zasób montujemy, tak? Także to jest też bardzo fajna sprawa. Możemy tam zrobić tylko do 3, to osoby będą sobie tylko na przykład pobierać mieć dostęp do jakichś danych. No i tak samo Dropboxa czy inne usługi. Oczywiście tam są te klucze, które tam zabezpieczające, że trzeba wygenerować tam u nich w panelu. Podłączamy, nazywamy folder jak chcemy i w tym folderze mamy wszystkie pliki z Dropboxa. Klienty synchronizacji. W tej chwili klient synchronizacji dostępny jest oczywiście na Linuxa, macOS-a i Windowsa. Jakie ma funkcjonalności w tej chwili? To jest tak, synchronizacja wybranych katalogów, czyli to nie jest tak jak w Dropboxie, że mamy jeden katalog, który jest synchronizowany. Główny i my w Cloudzie mamy możliwość wybrania katalogu z serwera i zsynchronizować go z jakimkolwiek katalogiem w którymkolwiek położeniu na naszym komputerze. Także komunikacja synchronizacji jest na katalogach. Domyślnie, był taki okres, że w ogóle nie zalecali montowania głównego katalogu, bo to nie działało. W tej chwili ponoć to działa, ja tego na przykład nie korzystam. Wolę po prostu wybrane katalogi mieć synchronizowane. Mamy obsługę proxy, informacje o zasobach, tak? Czyli tutaj mamy informacje, jeśli na przykład jesteśmy użytkownikami, administrator nam przydzielił jakiś zasób, tylko na przykład 50 giga, no to nam pokazuje, ile zużyliśmy. Także jest opcja ustawiania, wysyłania, odbierania, tak? Czyli nie chcemy, żeby OnCloud wysycił nam łącze, tak? Jeśli mamy, ustawiamy na przykład, że ma 1 megabit w tą wysyłać czy synchronizować nam pliki. Także to też jest już funkcja w tej najnowszej wersji 1.4.1 klienta dla desktopów. Istnieją też skrypty dla serwerów do synchronizacji katalogów, napisane w Pythonie głównie. Jest ich trochę. Znaczy to są stworzone przez społeczność. Zresztą ten klient też był tworzony na początku przez społeczność, później organizacja zajmująca się
jakby to powiedzieć, przyjęła tego chyba człowieka do, jako na stanowisko pracy, bo Onkląd jest społecznościowy. Jest firma, która odpowiada za, jakby to powiedzieć, sprzedaje wsparcie techniczne, czyli jest wersja dla społecznościowa i jest wersja dla firm, której jest tylko obsługa plików, nic więcej. Ona jest teoretycznie stabilna, oni wiedzą, że to jest, co działa i takie, w tej chwili tylko takie wsparcie. Pierwsze wersje miały jeszcze kalendarz i te inne rzeczy, tylko że na początku wiadomo, to działało jak działało. No ale to są, tam wsparcie jest dla raczej od chyba tysiąca, tak? Czyli tysiące użytkowników, oni dopiero tam dają wsparcie, czyli taka mała firma nie kupi wsparcia u nich. Jest to dość drogie. Mobilne wersje mamy dla iOS-a i Androida. Słyszałem też, że dla BlackBerry jakaś wersja była robiona przez jakiegoś człowieka, ale nie mogłem znaleźć informacji, czy on dalej to rozwija, czy nie, dlatego nie wspomniałem tutaj o tym w slajdzie. No, co posiadają te wersje mobilne? Podstawowa synchronizacja wybranych plików, czyli tutaj nie możemy synchronizować całego katalogu, tylko wybrane pliki sobie wybieramy, tak? Czyli coś tworzymy i on możemy zaznaczyć, że ona będzie się synchronizować, czy tak, zmiany, czy to będzie zmiana na serwerze, czy to będzie zmiana w komórce, tak? No też, żeby zniwelować transfer danych. Fajna opcja, automatyczne wysyłanie zdjęć, czyli możemy ustawić, że ma wysyłać, po każdym zrobieniu zdjęcia on będzie nam wysyłał to od razu na chmurę do katalogu Instant Upload. Możemy włączyć, że on tylko przez Wi-Fi będzie wysyłał, albo może też przez GSM-a wysyłać te pliki. No i oczywiście funkcja pliki w OnCloudzie, można się dostać do tych plików przez protokół WebDAV. Jest sporo aplikacji, które używają, znaczy dzięki którym możemy się podłączyć na komórkach, jak i na komputerze. Także też wiem w tej chwili, że nie trzeba mieć serwera webdawowego zainstalowanego na serwerze. Tak? To jest rozwiązane przez skrypt PHP, który, jakby to powiedzieć, odpala w PHP jakiś taki serwerek i synchronizuje. Wiem, że w tej chwili na wersji 6 na tym pracują, ze względu, że nie jest to wydane w tej chwili, tak, przez WebDAV-a i oni ani tego nie polecają. Polecają, żeby korzystać z tego klienta synchronizacji, bo to naprawdę fajnie działa i szybko synchronizuje. No, następną taką funkcją, dwoma funkcjami jest kalendarz i kontakty. Możemy synchronizować, zarządzać tymi kontaktami za pomocą protokołu CARTAV, czyli iPhony mają bardzo fajnie, bo mają już wbudowaną funkcję CARTAV-a. W Google niestety musimy dokupić sobie aplikacje, chociaż są jakieś tam darmowe, ale z wszystkich, których testowałem, nie działają dobrze. No tak samo możemy udostępniać, dzielić się tymi kontaktami, tymi książkami adresowymi, udostępniać je innym osobom, publicznie nawet jest możliwość, także jest też wymiana, także można współpracować, mieć wspólną bazę kontaktów. Kalendarz, tak jak w Google, też mam, też mniej więcej działa, może nie ma tyle funkcji w tej chwili, co Google. I komunikacja z innymi urządzeniami jest przez CARTAV. Możemy łatwo synchronizować tak samo, jak i kontakty, jak i kalendarz z urządzeniami, z komputerami, przez różne wtyczki czy aplikacje. Jeszcze jest taka funkcja to do, czyli takie zadania, gdzie sobie wpisujemy zadanie i jak je zrobimy, odklikujemy, czyli taka bez czasu, tak? Jest też taka funkcja, jest taki też dodatek, że można to dodawać. Także bardzo fajnie to działa, już to testuję praktycznie od początku.
używam tego na co dzień i działa to bardzo dobrze. Na początku były rzeczywiście jakieś problemy, bo to był dość młody projekt, który się bardzo szybko rozwija. No, w tej chwili mogę powiedzieć, że to naprawdę bardzo dobrze działa. No tak jak mówię, proste udostępnianie kalendarzy oraz książek adresowych mamy. Czy to w grupie, czy to publicznie można udostępnić. Onclock Multimedia. W tej chwili mamy galerię zdjęć, która jakby to powiedzieć, wyciąga wszystkie zdjęcia z jakichkolwiek katalogów i wrzuca nam na takiego interfejsu. Możemy przyglądać zdjęcia, on nam po prostu generuje na podstawie folderów. Jeśli w folderze są zdjęcia, to robi to jako, można powiedzieć, taka galeria. W tej chwili to też jest rozbudowywane dzięki tam Google Summer Code, tak? Tej całej dostali kilka osób. W tej chwili chyba bodajże w szóstej, albo nie wiem, czy nie później będzie to implementowane na galeriach. Wcześniej jeszcze była inna galeria, która była bardzo niedopracowana, bo generowanie zdjęć odbywało się przy pierwszym uruchomieniu, znaczy danej galerii. I to wiadomo, zanim on to przerobi, jeśli to duże zdjęcia, zanim on przerobi miniaturki, to wszystko. Jeśli na przykład mieliśmy, nie wiem, 300-400 zdjęć w danym katalogu, to bardzo. W tej chwili jest przy wczytywaniu zdjęć, rozpoznaje, że to zdjęcie i od razu generuje miniatury, także to szybciej troszeczkę działa. Fajna funkcja odtwarzać muzyki, tak? Dzięki temu, że muzyka działa, tak naprawdę jest serwer Ampacze, mamy dostęp do muzyki z urządzeń, zdalnie, poprzez różne aplikacje, czy to na PC-cie, czy to na Androidzie, jest na BlackBerry, jest na iPhone'a. Możemy po prostu w łatwy sposób sobie posłuchać muzyki w urządzeniu. Przeważnie te aplikacje mają buforowanie plików, ile to zależy, ile sobie ustawimy, także też ograniczamy transfer, zwłaszcza tych piosenek, które słuchamy sobie. Oczywiście przez przeglądarkę też możemy posłuchać muzyki. No i tutaj tak mniej więcej są podane jakieś aplikacje, które mają obsługę Ampacze. Jeśli chodzi o Androida, Ampacze Net chyba jedyna aplikacja, która naprawdę działa. Może nie jest bardzo ładna, ale działa. Dla Androidów nowszej wersji, tak? Czyli już tej serii czwartej, a dla wersji jeszcze 2.3 jest fajna aplikacja Lullaby Bay, która naprawdę bardzo też dobrze działa. Pozostałe, czyli Just Player i te, przynajmniej na Androida, raz działają, raz nie działają, także ciężko mi jest. Po prostu używam jedynie tego Ampacze w tej chwili. No i to jak jest i Ampacze dla iPhone'a, i Ampacze też dla iPhone'a. Także mamy. Muzyka też jest brana z, tak jak zdjęcia, czyli sprawdza, że to jest muzyka i według tak w muzyce łączy to jako na przykład albumy czy coś. Google Reader odszedł programiści OnClouda padli na pomysł, żeby zrobić właśnie taki czytnik RRS-ów w OnCloud. Bardzo szybko to wdrożyli. Mamy fajny czytnik RRS-ów też, do którego możemy mieć też dostęp przynajmniej przez Androida, nie wiem, czy w iPhone'ie w tej chwili już też jest. Możemy w łatwy sposób sobie czytać nasze dodane kanały. To też jest bardzo fajna funkcja. Nowa aplikacja Shorty, znaczy to ona jest, jeśli nie chcemy skracać adresy, tak, bo wiadomo, wygenerowanie udostępnionego pliku
generuje nam jakiś tam klucz długi, który no, nie fajnie wygląda. Dlatego powstała taka aplikacja do odgrywania shorty, za pomocą której możemy między właśnie używać usług takich jak tiniurl czy go.pl i generować skrócone linki. Można to używać albo tylko do zarządzania, czyli łączymy się do naszego konta, które mamy tam założone, możemy przeglądać swoje, a równocześnie możemy w panelu administracyjnym włączyć, żeby generował nam też dla Outlooka naszego, tak? Czyli jak jest tam funkcja udostępnij plik, tak? Czy katalog, i on generuje nam link, który tam możemy też ustawić, o czym wcześniej powiedziałem, że ustawić czasowo, ile ma być link dostępny. Możemy hasło ustawić. Bateria padła. Także też jest bardzo fajna funkcja, fajna aplikacja, jest to dość przydatne. Dodatek, tak? Czyli te całe pluginy, aplikacje, jak oni to nazywają, jest naprawdę multum w tej chwili tego. Domyślnie przy instalacji aplikacji Outlook na naszych serwerach czy hostingach są wybrane tylko takie wspierane przez tych głównych deweloperów aplikacje, które są przetestowane. W tej chwili wszystko, co też trafia do sklepu Outlooka, jest już od jakiegoś czasu testowane i jeśli ktoś zrobi jakąś aplikację, wersję, dopóki ona nie przejdzie jakiegoś tam audytu, nie pokazuje się, że ta wersja nowa jest. Także to też trochę bezpieczeństwa, bo na początku rzeczywiście tam ludzie wrzucali różne projekty, które potrafiły nam wysypać całą naszą chmurę, tak? Czyli trzeba było po prostu dużo naprawiać. Także mniej więcej mamy obsługę pocztowych, jest fajny dodatek współpracujący z RobCube'em, odtwarzacze filmów przeróżnych, prezentacji, edycja grupowa za pomocą Etherpada, edytory tekstowe, on jest zbudowany, edytor tekstowy opierający się na Cloud9, wspierający 35 języków, czy nawet w tej chwili więcej, i oczywiście jest poświetlanie składni, także no nie jest to może fajne dla grupy programistów, którzy coś tam piszą, no, ale przydaje się czasem. No są też takie jak zakładka stron, czyli możemy podpiąć jakąś stronę w Outloadzie i ona będzie wyświetlana w samym Outloadzie, czyli taki framework coś w tym stylu wrzuca. Tutaj takie znalazłem dodatki, które są moim zdaniem bardzo ciekawe, czyli Video By, to jest galeria wideo, która jest właśnie też robiona przez tych studentów, tam co dostali skierowanie od Google'a. Video Streamer to jest dodatek robiony przez jakiegoś człowieka, który robi na takiej zasadzie, że mamy jakieś tam slajdy puszczane i jest kamerka oczywiście nasza, czyli my możemy prezentować znajomemu czy tam klientowi, przedstawiać na przykład naszą ofertę przez panel. No przykłady, w tej chwili jest robiony też nowy odtwarzacz muzyki. Ja wam pokażę, jak on wygląda, tam są tylko opisy same, tak? Czyli nazwa wykonawcy i tytuł płyty, tak? A w tej chwili robią tak, że będą generowane okładki, żeby to fajnie wyglądało. Kafelkowo wyglądało trochę. Czytnik tych e-booków. Backend dla Dorkuwiki też jest. Edytor SVG. Wiadomości jakieś tam wewnętrzne, czyli maile takie wiadomości wewnętrzne i czaty. G-Sync to się przydaje, zwłaszcza jak ktoś przechodzi z Google'a, można zsynchronizować kalendarz i pobrać kalendarz, pobrać nasze kontakty z Google'a, a tak i później tam usunąć, jeśli tak mamy. No i wiele więcej. Tam później będzie link do
tego takiego sklepu z aplikacjami. I tam jest naprawdę sporo różnych rozwiązań, jakichś pomostów do różnych aplikacji, na przykład do WordPressa jest, że możemy z Ocloda dodawać jakieś tam wpisy z WordPressa, korzystać. Użytkownicy się synchronizują, takie rzeczy. No i tutaj jeszcze tak o developingu dla Ocloda. Jest dostępne API oraz dokumentacja. Jest dość, w tej chwili dość fajnie już opisane to wszystko. Oczywiście z wiki mamy, tutaj jest na dole strona z aplikacjami dodatkowymi. Jest też strona API on.cloud.org, która od paru dni wisi, jest tam przenoszona cała dokumentacja o API. Także dla osób, które chcą programować, to tworzyć jakieś tam te dodatkowe pluginy, aplikacje, został stworzony framework ułatwiający robienie tych pluginów czy tych aplikacji, tego nie było. Oczywiście jest lista dyskusyjna Irka, mamy dla deweloperów, jeśli ktoś się tym naprawdę zajmuje, nie tylko na przykład w domu, a na przykład dla klienta wdraża coś takiego. Jak w każdych aplikacjach jakieś błędy się zdarzają, naprawdę bardzo są tam pomocni. Także polecam też się zapisać na nie tą listę dyskusyjną. Tak jak mówię, ten framework jest też stworzony, są jakieś tam takie przykładowe aplikacje, które coś tam wyświetlają, jakiś dostęp do danych. W tej chwili wiem, że ta wersja 6 przechodzi już na inny silnik bazy danych. Także idzie w dobrym kierunku, że dość dobrze otworzyli na początku, rzeczywiście nie było to aż tak fajnie opisane w tej chwili. Naprawdę jak osoba, która coś tam już pisała w PHP, może to sobie z tym poradzić. Znaczy pytanie może troszeczkę później, jeszcze zaraz pokażę, jak wygląda ten panel, żeby to nie było na sucho. W tej chwili pokażę, jak wygląda panel OnClouda. Jeszcze powiem, że w tej chwili powstają dwie usługi, kont i bodajże chyba też hostingów dla OnClouda. Polska Chmurka i QCloud, tutaj jest przez The Commons stworzony QCloud, także jak ktoś by chciał, potrzebował do prywatnych rzeczy, to polecam. Tak wygląda mniej więcej panel OnClouda. Mamy pliki, katalogi, które mamy wrzucone. Możemy zmienić nazwę, pobrać, czy nawet katalog, on ma wtedy robi zipa i pobieramy sobie. Udostępnienie jest też bardzo fajne. Odklikamy udostępnij, możemy współdzielić tylko z osobą w OnCloudzie naszym. Możemy współdzielić z odnośnikiem, czyli tutaj generuje nam ten link do tego pliku. Możemy zabezpieczyć to hasłem albo dać ustawić datę wygaśnięcia, czyli na przykład ustawiamy, że w 3 godziny to ten link będzie dostępny, żeby nie, po prostu później nie było czegoś takiego, że kurczę, to cały czas wisi. Tak? No i allow public upload, czyli możemy dany katalog udostępnić, że jakaś tam osoba będzie nam mogę wczytać, wgrać jakieś tam pliki. Także to też jest bardzo fajna funkcja. Oczywiście tu pliki usunięte, czyli nasz kosz. Możemy stworzyć plik tekstowy, katalog, link do jakiegoś odnośnik też możemy dodać. No i wczytywanie
plików wygląda mniej więcej. Klikamy, wybieramy, zaznaczamy ileś plików i on asynchronicznie wysyła nam te pliki na serwer. Mamy tutaj postęp wysyłania. Mamy to zrobimy jakiś prosty plik. Nasze prezentacje wrzucimy. No, tak wygląda mniej więcej. Jest, mamy pasek stanu wczytywania. I nam wczytuje. Po wczytaniu mamy plik już. No i tutaj jak widać są wersje, tak? Nie ma jakiejś wersji. Pokazuje nam się wtedy lista tych wersji, które już były zmieniane. Jak mówię, 10 ostatnich wersji jest trzymanych. Tu z plików może tyle. Muzyka oczywiście. Mamy listę. To w tej chwili to tak wygląda, możemy sobie tę muzykę posłuchać. Może kliknąć tak. Możemy sobie odpalić muzykę. Będzie nam działał, to jest wyciszony, tak? Czyli taki prosty odtwarzacz muzyki, jeśli coś tam się zmieniło, możemy przeskanować kolekcję. Jeszcze raz nam sprawdzić, czy coś nowego doszło, czy nie. Jak mówię, można się włączyć przez jakieś tam aplikacje, czy na komputerze, czy na laptopie, czy na tablecie. Jest to też bardzo fajna opcja, zwłaszcza do domu, bo firma raczej to się nie używa. O, oczywiście kalendarz, nasz kalendarz cały, gdzie możemy dodawać jakieś tam nowe zdarzenia. Czy mają być jakieś tam zdarzenia publiczne, czy cokolwiek, takie rzeczy. Można też dodać osoby, która dostanie powiadomienie. To bodajże zaawansowany jest. Nie wiem, co teraz to jest w tej chwili. Że można dodać kogoś do wydarzenia, on dostanie powiadomienie i będzie mógł sobie dodać tak samo to wydarzenie do swojego kalendarza, czy to on-cloudowego, czy innego. No, takich podstawowych konfiguracji, strefy czasowe, oczywiście linki do naszych kalendarzy, żeby podpiąć to w naszych smartfonach czy tam innych urządzeniach. Oczywiście możemy to udostępnić, podzielić kalendarze, odnosić też hałda do danego katalogu, także też bardzo fajna. Zainwestowała jedna z funkcji. Tutaj są te aktualności. Ja w tej chwili nie mam dodanej, bo nic. No, ale to można sobie sprawdzić, można zaimportować już różne tam kanały i mamy wtedy, pobieramy nasze aktualności. Zarządzanie kontaktami. Ja akurat z tego już nie korzystam. Także można dodawać kontakty, udostępnić te kontakty też dalej. Te zadania to jest ta część tego kalendarza, czyli dodajemy sobie jakieś tam różne zadania, które chcę wykonać, a nie są określone danym czasem. Tak? Czyli jak sobie na przykład zainstalowałem GitLab'a na wirtualce, to sobie oznaczyłem, ok, jest fajnie, zrobiłem to. Także to też się przydaje. Galeria zdjęć. Może jeszcze nie pokażę jakieś tam komplementujące zdjęcia. Coś ładuje, ładuje. Może pokazuję jakieś tam katalogi. Wejdziemy sobie w jakąś galerię. No i możemy sobie otworzyć. Jest taki przeglądania zdjęć. No dość uwolnione działa, bo internetu jest trochę obciążony. Że to czasowo nam przełącza zdjęcie, możemy wyłączyć się. No, jak się to załaduje, jakieś przeciążone zdjęcie. No, robi nam po prostu na cały ekran, na cały ten ekran wczytuje nam zdjęcie. Mm-hmm.
więcej wygląda, będzie przełączać, możemy sobie na kolejne zdjęcia, bo czasowo będzie nam co tam 5 chyba sekund przełączam na kolejne, kolejne. Także możemy sobie podglądać te zdjęcia. Zakładki, czy to jest ta, można też synchronizować zakładki na przykład z przeglądarką Firefox, są dodatki, które mamy dostęp, stąd możemy otworzyć te strony, które tam są. Też jest, no, no i te shorty, ja to osobiście nie używam, więc prawie nie przetłumaczone, że nie wiem, czy mówiłem, ja się właśnie zajmuję między innymi tłumaczeniem panelu na język polski. Także no i też tam zgłaszam te błędy, jak się jakieś znajdę. Także tutaj też można dodać sobie tam te usługi. Właśnie Tiny mamy. Jakieś tam wysłanie z SMS-ów tego. Nawet nie zagłębiałem się, ja tego nawet nie chcę na razie tłumaczyć, bo tego nie używam. Także... tu jeszcze może pokażę jakieś tam interakcje, tak, czyli otwieram, można otwierać, tak, to sobie otwieram PDF-a. W tej chwili go wczytuję. Oczywiście pliki tekstowe, czy tam PHP-owe, czy takie inne też czytuję. Mam troszeczkę za małą rozdzielczość, no, oczywiście naszą prezentację otworzyłem. Co tu jeszcze mamy? Na przykład no, zdjęcia też, jak wejdziemy, mamy plik zdjęcia, to nam otworzy w boksie. Filmy na przykład też nam otwiera. Otwiera nam po prostu player, prosty narce. Nie wiem, czy to tworzy, bo takiej szybkości nie łączy. No, to tak będzie ciężko. Ja chciałem wam pokazać, jak wygląda galera w tekstu. Także też można sobie no jak zrobię, będzie już stabilna wersja tej galerii wideo, to tam jest naprawdę bardzo fajne, są okienka, można sobie kliknąć, też się otworzy, możemy przeglądać, no jest to dość fajne, zwłaszcza idziemy do rodziny, patrzcie, co tydzień, gdzie byliśmy, pokazujemy zdjęcia, później pokazujemy, nie musimy tego włożyć na ten driver. Także to jest raczej dla domowych zastosowań w filmie się tego nie będzie korzystać, w filmie raczej głównie pliki, kalendarze, kontakty też się używa. No, to wam pokazałem wszystko, co tutaj mniej więcej. Może ktoś też ma pytania odnośnie tych rzeczy, co pokazałem. O, mamy tam kolegę. O, już idziemy, jeszcze nie ma. Tutaj w odtwarzaczu audio i wideo jest kilka filmów, ale widzę tutaj w odtwarzaczu wideo wszystkie filmy MP4. Takie zapytanie odnośnie rozpoznawanych formatów w ogóle. Czy to jest budowa? Znaczy, jeśli chodzi o odtwarzanie, jakie rozszerzenia odtwarza, tak? MP4 na pewno. Nie wiem reszty, co odtwarza. Na pewno ARM nie odtworzy. To odtwarza wszystkie takie, które jesteśmy w stanie podłączyć pod każdą stronę w HTML5 napisane tam. On z JW Playera korzysta, przynajmniej ten domyślny wideoplayer. Są jeszcze różne tam inne wideoplayery, które korzystają z innych rozwiązań, ale głównie te webowe rozszerzenia plików, które są w tej chwili standaryzowane. Jest tam jakaś tam standaryzacja, to tylko te pliki odtwarza. Także nie ma szans na to, żeby odtworzył ARMI. Wygląda to mniej więcej tak, chyba że coś się zmieniło, że możemy pobrać plik tylko tego pliku. No, przepraszam, jeszcze mogę, bo tam jest kolega też miał pytanie, może bardziej krytyczne takie. Czy jest jakieś ograniczenie rozmiaru pliku, które możemy wysłać do chmury, synchronizować? A widzisz, bo właśnie zapomniałem o tym. Mamy właśnie hostingi, wiadomo jak mają, bo to jest ustawione w PHP, wielkość wysyłania plików, tak?
I my możemy zarządzać właśnie na tym, że w PHP ustawiamy na przykład giga, ale sama aplikacja też sobie można ustawić w panelu administracyjnym wielkość wysyłania plików. Tak? Czyli to nie jest tylko zależne, tak, znaczy, po części zależne od PHP, że musimy mu włączyć jakąś wielkość, ale OnCloud można poniżej tej wielkości dać. I no, ustawiamy na przykład, nie wiem, ja tu mam aktualizowane, oczywiście nie zdążyłem sobie zmienić, ja mam 4 giga, mi to naprawdę więcej nie trzeba, mało kto, chyba że ktoś piraci ostro, także. I moje ostatnie pytanie, już naprawdę wiążące się właśnie z tymi ograniczeniami. Co w przypadku, gdy masz wolne łącze i wysyłasz na zewnętrzny hosting, przebije ci wysyłanie? Czy jest jakieś wznawianie wysyłania pliku? Wiesz co, że nie wiem nawet, czy coś takiego jest. Jeszcze mi się nie zdarzyło, że mi się robi. Znaczy, wiesz co, ja głównie przez klienta synchronizacji, tam jest wznawianie, a przez WW na pewno tego nie ma. Także no nie ma szans na tej zasadzie. Chyba że zostawisz, poczekasz może ten. No nie, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Ja nie używam. Panel WW bardzo rzadko używam. Głównie używam to klienta synchronizacji. Także to, żeby tu się zalogować przez WW, bardzo rzadko to robię. Także no, obawiam się, że nie ma tego. Można to rzeczywiście zgłosić i żeby pomyśleli nad tym. Tylko nie wiem, jak to można rozwiązać. Na tej zasadzie, że ktoś wczyta, rozłączy go. No to też chodzi o czas trwania skryptu, tak? No, jaki sobie ustawimy na serwerze, bo to też jest chyba ważne. Jednak musi piłuje, czeka i może serwer go rozłączyć, tak? Synchronizacja plików, dużych plików w kliencie synchronizacji polega na tym, że on dzieli duże pliki i wysyła je, a serwer jest powrotem łączy. Także to jest właśnie asynchronizacja jest, że to jest przyspieszone. Na początku było tak, że wysyłał plik po pliku. To naprawdę trwało dość długo, jeśli się rzucało dużo plików. Ja mam takie pytanie, czy te funkcje można część z nich wyłączyć, na przykład jakąś tam muzykę, kalendarz? Tak, to jest wszystko, możemy włączyć, wyłączyć. Teraz właśnie chcę przejść teraz do panelu administracyjnego, jak on wygląda, co można w nim zrobić, także właśnie pokażę, że każdą z tych aplikacji można wyłączyć, nie musimy używać. Pliki też możemy wyłączyć, jeśli używamy, że mamy kalendarza. Tak. Jeszcze pytanie, czy da się filtrować jakieś typy, które tam wrzucamy? Że nie można... Znaczy jest coś takiego, że nie można na przykład jakichś rodzajów plików udostępniać, bodajże są takie dodatki różne, że bodajże chyba, że możemy zabronić jakichś typów plików, coś takiego. No ja z tego nie korzystam. Nie wdrażałem to nigdy w jakiejś takiej firmie, żeby miał taką potrzebę, ale wiem, że są takie rzeczy. Właśnie można ustawić, też chyba bodajże w ustawieniach, przynajmniej wcześniejsze wersje było szyfrowania, że można było zaznaczyć, które pliki on nie szyfruje. Czyli na przykład nie ma sensu, nie wiem, jakiegoś filmiku szyfrować, który dużo zajmuje. Wiadomo, że to dość mocno może obciążyć nam serwer przy szyfrowaniu. Także są takie możliwości. No to oczywiście ustawienia osobiste. Każdy użytkownik, czy to administrator, czy inny ma taki panel swój, który może sobie oczywiście zmienić hasło, wyświetlaną nazwę. Oczywiście ja mogę zmienić, bo jestem administratorem, adres mailowy, jaki język sobie chcę włączyć w panelu. No i linki oczywiście dla WebDAV-a, takie podstawowe. Oczywiście eksport całego konta do pliku i później sobie gdzieś kupujesz na przykład usługę, tam sobie kupisz konto i importujesz sobie pliki. Także działa to dobrze. Importowanie przenośne, tak samo ja mogę jako administrator przenieść całego clouda też z IPO, też wyeksportować, później zaimportować gdzie indziej i to mi działa. No i tutaj oczywiście informacje o wersji podstawowe. Jeśli tam włączymy jakieś pluginy dodatkowe, to czasem się dla użytkowników tu się może pojawić właśnie udostępnianie, znaczy montowanie tych zasobów dropboxowych, tak? Ja mam to wyłączone, zaraz włączę, pokażę, że to się pojawi. Użytkownicy, do zarządzania użytkownikami, mamy jakichś użytkowników, możemy im przydzielać te limity dyskowe,
przypisać ich do jakiejś tam grupy administracyjnej, czyli mają pełny dostęp do tej grupy użytkownikami, mogą dodawać własnych użytkowników. No to jest też bardzo fajna funkcja. Oczywiście tu można też tylko do grupy danego osobnika dodać. No i oczywiście te limity zasobów. No i te aplikacje właśnie, które kolega pytał, czy można włączyć, wyłączyć. Można. Mniej więcej wygląda tak, że sobie klikamy, jest przeważnie jakiś opis, można włączyć, wyłączyć aplikację. No tutaj jest trochę tych aplikacji różnych, można zobaczyć. Można oczywiście włączyć obsługę archiwów, że będzie można te archiwa w Onclaudzie otwierać. Ja tego nie używam, co kto lubi. Szyfrowania na domowym też nie używam, na komercyjnym gdzieś tam się używa. No i teraz właśnie to są external storage, obsługa tych dodatkowych zewnętrznych, tak? Czyli musimy sobie łączyć na przykład do użytkowników, tak? I tak się właśnie mniej więcej wygląda włączenie. Jeśli to jest dość duży plik, to może duży rozpakowywać, a pełnie jest włączone. Jest obsługa oczywiście LDAP, także można się z serwerem przez LDAP dodawać użytkowników, zarządzać. Przez różne inne też tam OpenID, jest tego naprawdę sporo. Także jest tutaj różne przenoszenie plików oczywiście, bo to jest domyślnie, nie ma czegoś takiego, że klikam przenieść mi do innego folderu. Oczywiście jak ja to włączę, to można użytkownik, że tam dostaje przy tam danym pliku czy katalogu opcję przenieść, tak? Czyli on sobie klika przenieść i wybiera sobie do którego katalogu i to jest przekopiowane do danego katalogu. No i tutaj jakiś tam dodatkowy notes jest jakiś taki, na przykład jest też sharp tracking, to jest bodajże do sprawdzania, jakie linki użytkownicy udostępniają, tak? To też jest dla administratora bardzo przydatne. Zdjęcia użytkowników też można tam dodać, także są różne metody autoryzacji, można to zrobić przez serwer mailowy, przez to są te, zaraz już nie pamiętam się. Przez różne autoryzacje, tak? Przez użytkowników Samby można zrobić. Są po prostu takie możliwości, tak? Że dajemy użytkownika Samby, a on się już może logować do naszego OnClouda, tak? Samo tym, tak jest ten pomysł dla WordPressa, że dajemy użytkownika do WordPressa i automatycznie już z OnCloudem się może logować i tam mieć dostęp do tego. Że można włączyć, wyłączyć te zasoby. Dobra, to są te dwie aplikacje. No i tu jest panel administratora. No w tym panelu mogę oczywiście włączyć, jakie maksymalnie pliki zipowe mogą być generowane, czyli jak osoba ma tam katalog, chce sobie go pobrać od razu, no to jest właśnie, najpierw serwer go pakuje do zipa i dopiero jest do pobrania, tak? Czyli automatycznie pobiera. Możemy dać ograniczenie wielkości, tak? Żeby nie obciążyć zbytnio serwera. To jest eksportowanie oczywiście właśnie całego OnClouda, czy to mamy cała instancja, czy tylko system plików potrzebujemy, czy tylko pliki użytkowników, tak? To shorty to jest właśnie ustawienie tych, jakie nasza chmura będzie zamiast tych podstawowych generowania tych linków, będzie po prostu generować nam danej usługi linki do plików. Że tu się właśnie to ustawia. To zewnętrzne strony, czyli tu mogę na przykład właśnie dodać tą stronę, tak? WP damy, tak? Czyli http. Dobrze pisane, niedobrze pisane. Ja chciałbym takie pytanie zadać, jeśli można. Można. Czy klienci na Androida, iOS-a i tak dalej są darmowi, czy to są przez te otwarte pisane i są... A znaczy klienci synchronizacji? Tak. Znaczy powiem tak, oni mają wszędzie po dolar, po 99 centów.
To są płatne aplikacje, ale no, cena jest bardzo niska. A są jakieś zamienniki do tych oficjalnych? No są takie aplikacje, które działają na podstawie WebDAW-a, tak? Są ludzie, którzy mówią, że wolą na WebDAW-ie, bo to według nich jest lepsze. Znaczy większe może możliwości, tak? Bo te aplikacje WebDAW-owe mają na przykład, że synchronizują cały katalog, a tu mamy coś takiego, że musimy wejść w tej oficjalnej aplikacji dla Androida, musimy wejść, kliknąć ten plik, że on ma się synchronizować, pobrać do katalogu, on to pobiera do katalogu na karcie SD on cloud i tam konta, bo tam można chyba bodajże jakieś kilka kont dodać na tej zasadzie i ona w tym po prostu te katalogi synchronizuje, czyli nie mamy możliwości akurat jak w komputerze, że wybieram z którego miejsca katalog chce się do siebie synchronizować, tak? Czyli to jest takie dość uproszczone, jeśli chodzi właśnie o to, że no, na tym ubolewam, że tego dobrze nie rozwijają. Pytanie, jeżeli chodzi o kalendarz. Bo natknąłem się na taki problem, próbowałem go gdzieś znaleźć, rozwiązać, ale nie mogę znaleźć ani takiego pakietu. Ten może wiesz, chodzi o to, czy jest możliwość udostępniania kalendarza w trybie read only bez logowania. To znaczy, że tak, jest możliwość publicznego. Publicznego kalendarza w trybie read only bez żadnego logowania, tego tak. Albo jeszcze się robi inaczej, że możesz wygenerować plik ICS i go rzucić na stronę. Chodzi o to, żeby to regularnie się aktualizowało automatycznie, tak żeby to podpiął na przykład pod jakąś inną instancję czegoś innego, co jest w stanie... Jest możliwość. Znaczy ja to jeszcze pamiętam, z tego czasu tam nie było tej opcji. Ja robiłem tak, że wysyłałem to właśnie, generowałem plik ICS i go wrzucałem przez jakiś tam, znalazłem jakieś tam rozwiązanie, które z tego pliku wyświetlało, żeby mu to cały czas tym kalendarzem. To chodzi o synchronizację, tak? Także tam to zapytam już po wykładzie. No dobra, tak już szybko, bo tutaj 5 minut mi zostało. Także tutaj są te zewnętrzne zasoby dyskowe, tak? Czyli tyle jak widać. SFTP, OnCloud, czyli jeszcze możemy się zaciągnąć. Jest jeszcze innego OnClouda. Lokalnie jakieś mogę też dodać, czyli na przykład ja na systemie sobie zamontuję jakiś dany zasób i mogę też udostępnić i wtedy tutaj podaję nazwę katalogu i taka nazwa katalogu globalnie każdego użytkownika jest pokazana, tak? Może widzieć, jaki też OpenStack widzę, że dodali, ja tego nie widziałem. Także no tak jak tu widać, wszystkie takie rzeczy można sobie podłączyć. Oczywiście tu jest cały cron, tak? Czyli można go albo przez stronę jest uruchamiany, tak? W PHP, albo krona właśnie, albo krona zwykłego. Wtedy musimy dodać, tam jest taka linijka jakiegoś skryptu, który ma być Google. I tutaj właśnie największy problem jest w tej chwili, na przykład to nie działa na właśnie wersji 5.3, tak? Czyli trzeba włączyć ten Ajaxowy, a nie webkronowy, czyli trzeba krona włączyć bezpośrednio, plik dodać i tam są jakieś problemy. Jeszcze ja mam na tej wersji, bo ja mam tu starego PHP. To jest urządzenie domowe, także nie chcę tam zbytnio mieszać. No i to oczywiście możemy udostępnić API, czyli osoba, można zrobić tak, że na przykład ja przez te API sprawdzam, czy taki użytkownik jest, jakie ma zasoby, czyli możemy jakieś aplikacje dopisać sobie, która będzie się komunikować przez nasze API i dostawać jakieś informacje. Czy mogę zezwolić, czy osoby mogą udostępniać. To jest też bardzo ważna sprawa, jeśli mamy firmy, na przykład chcemy synchronizację. Także, no oczywiście publiczne, czy chcemy publicznie, żeby oni też udostępniali. I czy osoba, która dostanie plik, może jeszcze raz go udostępnić dalej, bo też taką mamy funkcję. Także no, polecam sobie zainstalować na hostingu, chociaż czy tam gdzieś na lokalnym serwerze, zobaczyć jak to wygląda. Także tu mam jakieś błędy, to nie wiem, ktoś sobie popatrzy. No i tak teraz jeszcze szybko tylko wejdę tutaj użytkownicy. Ja mam jak użytkownik osobisty. No i tutaj jako zwykły użytkownik mogę sobie zamontować swój dany zasób, tak? Też w jakim katalogu mam to ma być. Tak mniej więcej to wygląda. Także reaguję już, także bo tu już koniec czasu. Także jeszcze jeśli są jakieś pytania, to
pytania proponuję odłożyć sobie już na ewentualną przerwę, tudzież pożegnania czułe. Teraz przygotowuje się Rysiek.